Tworzenie występów wnęk Illustra z wykorzystaniem modułu płytek. W projekcie, którym widzimy, mamy gotową zabudowę pod gabarit za sedesem i bidetem. Występ został utworzony po nałożeniu płytek. Wyjdę z wizualizacji. Po wyjściu z wizualizacji widzimy występ. Zaznaczę go i delete'em usuwam. Przełączam się ponownie do wizualizacji. Na ścianie zniknęły płytki oraz występ. Przechodzę na zakładkę płytki, sięgam po płytkę i przyciągam ją na ścianę. W powierzchniach do odjęcia dodaję dodatkowy obszar, potwierdzam OK. Dwukrotnie klikam lewym przyciskiem myszy na ścianę, prawym przyciskiem myszy wybiorę przesuń obszar i przesunę fugę, która znajduje się na krawędzi płytek, klikam na koniec fugi lewym przyciskiem myszy, do środka obszaru, klikam lewym przyciskiem myszy. W ten sposób na występie i na ścianie, która zostanie nam za występem, płytki będą rozmieszczone w identyczny sposób. Jeszcze raz dwukrotnie klikam lewym przyciskiem myszy na obszar. Po zaznaczeniu obszaru w zakładce Edycja w lewym dolnym narożniku sprawdzam włączenie punktów charakterystycznych. W moim przypadku wystarczy mieć włączony guziczek pierwszy z lewej, czyli określenie punktów charakterystycznych na wierzchołkach każdej płytki. Wybieram narzędzie prostokąt. Zaczepiam prostokąt w lewym dolnym narożniku ściany, klikam lewym przyciskiem myszy, rozciągam go po przekątnej do prawego górnego narożnika do miejsca, w którym ma się skończyć występ. Ponownie klikam lewym przyciskiem myszy, prawym przyciskiem myszy wybieram wnęka występ, ustalam parametry występu 200 mm, potwierdzam guzikiem na górze. Występ zostanie wysunięty. Płytki na występie zostały umieszczone na wszystkich jego krawędziach. Na górnej krawędzi po zaznaczeniu obszaru prawym przyciskiem myszy wybieram przesuń obszar i przy pomocy punktu charakterystycznego na końcu fugi klikam lewym, dociągam do fugi na sąsiednim obszarze, klikam lewym. Pod występem również znajdują się płytki, które należałoby usunąć z obszaru. Po to, żeby nie zostały zliczone do zestawienia płytek. Ukryję podłogę, następnie Escape'em wyłączam narzędzie ukrywania elementu, dwa razy lewym przyciskiem myszy zaznaczam płaszczyznę z płytkami, prawym przyciskiem myszy usuń płytki z obszaru usuń. Odkrywam ukrytą podłogę. Pokaż ukryte. Na ścianie za wanną chciałabym umieścić wnękę. Płytki są przesunięte do lewej krawędzi ściany. Dwuklikiem zaznaczam płytki na ścianie, prawym przyciskiem myszy przesuwam obszar. Na końcu fugi znajduję punkt charakterystyczny i dociągam go do półki znajdującej się za wanną. Ponownie dwuklikiem zaznaczam ścianę. Dodaję kolejne punkty charakterystyczne, ponieważ chcę uzyskać wnękę o innym wymiarze niż wskazywałaby na to wielkość płytki umieszczonej na ścianie. Dodam punkty charakterystyczne, 3 na każdej długości boku płytki. Wybieram prostokąt, klikam w miejscu początku wnęki, na koniec wnęki, prawym przyciskiem myszy wybieram ponownie narzędzie wnęka występ, podaję wartość z minusem i potwierdzam wnękę. Wnęka została dodana. Jeśli chcielibyśmy na obszarze umieścić na przykład lustro, po zaznaczeniu ściany ponownie wybieram narzędzie prostokąt, wskazuję prostokątem wielkość lustra, prawym przyciskiem myszy wybieram tym razem wydziel obszar ścieżką. Obszar został wydzielony. Przy pomocy pipety podczytuję parametry lustra na sąsiedniej ścianie i kubełkiem przenoszę w miejsce wydzielonej przestrzeni. Lustro będzie widoczne po włączeniu świateł. Dziękuję za uwagę.